Szanowni Państwo, festiwal ma swoje pewne prawa, pewne zasady, których należy się trzymać. W ogóle zawsze się lepiej czegoś trzymać, chociażby dla równowagi. Drodzy Państwo, właśnie zawsze na festiwal przyjeżdżają przemili goście. Goście zawsze są przemili, kto by nie przyjechał, bo to jest w sumie takie jedno sformułowanie, przemili goście. A mówię o tym wszystkim dlatego, że my po prostu mamy tutaj takich gości, którzy przyjechali, żeby okrasić. Panie Anielu, prosimy bardzo do nas. Już, prosimy bardzo, prosimy. Przedstawiam Państwu Pani Aniela Kierpec. No bliżej Pani Anielu, prosimy do nas. Pani Aniela Kierpec, laureatka wielu konkursów hafciarskich, znana poetka ludowa, zbieraczka. Pani Anielu, jest Pani najbardziej znaną poetką ludową w swoim regionie, prawda? Pani Anielu, Pani z pewnością bardzo lubi układać swoje wiersze. Pani Anielu, ja słyszałem, że Pani nie zna ani jednej litery. Czy to jest prawda? A to przepraszam, że pytam, jak w takim razie zapisuje Pani swoje utwory? Pamiętam. Rozumiem. Pani Anielu, czy... Pani Anielu, czy mogłaby nam Pani tutaj zaprezentować któryś ze swoich utworów, taki na przykład najbardziej ulubiony? Zapewne to będzie coś o górach, Pani Aniela, z gór pochodź. Panie moje, jak one takie śpiewy niebieskie? Oj, ten prosimy, ten prosimy, ten. Góry moje, góry, tak jeszcze mi bliskie, jak o moje córy, góry moje wszystkie. Piękny wiersz, Pani Anielu. Piękny. Czy mogłaby Pani nam zaprezentować jeszcze któryś ze swoich utworów? No, zapewne to będzie coś o halach, lasach, Pani Anielu. A ty moje lasy, dziewaniatko, łysa? Ten, prosimy ten, ten. Lasy moje, lasy, co was, wiatko, łysa? Tyle mocie krasy, że aż wiersze piszę. Pani Anielu. Pani Anielu, zupełnie osobną dziedziną Pani twórczości literackiej jest cały cykl wierszy związany z ważką problematyką współczesnej wsi polskiej. Wierszy zaangażowanych społecznie, w których... Na Panu wpisę, na Panu! Czy moglibyśmy może... Pani Anielu... Czy my może moglibyśmy coś z tego nurtu poprosić, dobrze? Z tego nurtu? Społeczne. Na smutnym rynku zjechałeś się. Prosimy bardzo, ten. Na sądeckim rynku zjechałeś się wozy. Przywieźli dziś na targ kury, krowy, kozy. Krowy moje, kury, panice was zjedzą. Te, co są u góry, co na stolcach siedzą. O. Pani Anielu, Pani pisze, Pani komponuje, ja wiem o Pani wszystko, Pani Anielu. Wiem, jak Pani na to wszystko znajduje czas, naprawdę, naprawdę, Pani Anielu, na to wszystko, co Pani robi, naprawdę, haftuje Pani, ja wiem o wszystkim, naprawdę, Pani Anielu. Pani Anielu, również prowadzi Pani regionalny zespół Oscypek, wiem o tym, że jesteście tu z nami. Czy możecie nam coś zaśpiewać? Jezusie, zlituj się, chłopa mi potrzeba. Ani o ni ładno, ani o ni gładko, kumu się nie widzę, nie chcę oczy zatko. Siedział
przy piecu, noga i wisiała. Weź ze ty tę nogę, bo patrzeć nie mogę. Co ześ za mężczyzna, co głowę zawraca? Jakbyś był odważny, to byś choć pomacał. Kazu mi się zenić, kazu mi się na zwiady. Baba kiej drabina, ja jej nie dom rady. Nie będę tak głupio, jak zesło w niedzielę. Chłopaki mnie obracały, ja stałam jak ciele. A ze na ostatku, a że sobie znajdę, najsyr są w pośrodku. Oj, nie będę tak głupio, jak ze słom to już było. Dałabym ci, ale nie dum, wolę sobie zaloć wodą. Zaloć wodą pomijami, zamurować kamorami. Aniela Kierpec i Osypek. Aniela Kierpec i Osypek. Zespół Suchej. Dziękujemy za piękny występ zespołowi Suchej.